twojej kariery spotkałaś się z dosyć dużą falą krytyki. Jak myślisz, dlaczego ludzie są do ciebie negatywnie nastawieni? Na początku witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam się przedstawić, jestem Lala Laluna. Witam. Pytanie było, dlaczego ludzie są do mnie tak nastawieni, inaczej? Tak, tak. No, Polska jest ogólnie krajem takim nietolerancyjnym. Długo jeszcze to chyba się nie zmieni. Chociaż wchodząc do tego programu jakieś 4-5 lat temu, uderzyła we mnie bardzo duża fala hejtu, po czym ludzie z programu bardzo mnie pokochali. Jest mi ciężko teraz stamtąd odejść. I mam nadzieję, że to będzie tak samo, bo mam zamiar zawitać tu na dłużej. Właśnie, dziewczyny, wy macie totalnie różną aparycję. Ty prezentujesz bardzo uwydatnione walory kobiece. Szyja znowu, masz potężną muskulaturę, którą chwali się na swoich mediach społecznościowych, na TikToku. Dziewczyny, właśnie, jakie wy macie podejście właśnie do tej drugiej strony, do swojego przeciwieństwa, którą jest Szyja u ciebie, Laluna, a gdzie Laluna jest przeciwieństwem właśnie twoją, Szyja. Cześć wszystkim, bardzo mi miło, że mogę tutaj być. Dziękuję Federacji za szansę, żeby się tutaj pokazać. Chciałabym też... Dziękuję. Chciałabym od razu też sprostować, że tutaj mój nick czyta się Szyja. Szyja. Przepraszamy bardzo. Nie ma problemu, jako debiutantka jak najbardziej rozumiem. Jeśli chodzi o gdzieś tam tą różnicę światów, no to myślę, że jest ona jak najbardziej widoczna, ale myślę, że to tylko dodaje... To jest najbardziej intrygujące w tym pojedynku, mówiąc szczerze, tak mi się wydaje. Ja w ogóle szczerze bardzo się dziwię, a może nawet powiem, że podziwiam cię, Laluna, że tutaj zdecydowałeś się na walkę ze mną, bo jednak, Znaczy, z jakiego powodu się dziwisz? Bo to ja się dziwię, że ty w ogóle zdecydowałeś się na walkę ze mną. No widzisz, no... Wiesz, siłownia nie przekłada się na ring, nie? Tutaj chciałbym na chwilę przerwać, bo podobno ty, Laluna, już masz spory staż treningowy. I biłaś się na ulicy, raz, to też słyszeliśmy. Jak wchodzę do klatku, to mi się film urywa. Jestem po prostu gorsza niż facet. To dobrze się składa, bo ja akurat z facetami głównie sparuję, także myślę, że tutaj... No ja tak samo, u mnie nie ma jakiegoś sparing partnera, żeby to była kobieta, bo no nie ma szans. Bardzo dobrze, ale odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego się dziwię, no wiesz, to nie jest kwestia siłowni. W sensie nie wiem, jakie informacje dostałaś, ale ja jestem sportowcem praktycznie od początku życia. Sportowcem jakim? Podnoszenia ciężarów? Między innymi. No to teraz się muszę zaskoczyć, bo mam 12 medali z Mistrzostw Polski w wieku, młodzieńczym w trójboju siłowym. A to słyszałam, a no kiedy a to było? Jeszcze się dobrze napierdalam, więc kto tu jest na wygranej? Ile lat temu był ten trójbój? O czym tu w ogóle mowa? Kobieto. Ile lat temu był ten trójbój? Trójbój był około 15 lat temu. No to trochę. Dobra, a doszło do ciebie to, że Ja mam 20 generalnie lat. A doszło do ciebie to, że się całe życie napierdalam na ulicy? Z facetami i z dupami? To tego nie słyszałam, ale nie wiem, czy to jest powód do chwalenia się tym. To masz złe informacje. No dobrze, zobaczymy w takim razie. To, że ja wyglądam. Właśnie wiecie, dlaczego ja tu weszłam? Ja wam coś powiem. Bo byłam wyzywana od plastików, że mam silikony, że to i wiecznie jak pokazywałam jakieś swoje, też wychodzę do jakichś treningów, no jak taka kobieta z takim piersiami, z takim tyłkiem może się bić, przestań. No to wam pokażę, że taka kobieta właśnie, która ma piersi, ma tyłek, rozpierdala każdego w klatce. Właśnie a propos operacji plastycznych mam do ciebie pytanie, bo... Jeszcze jedno, to w ogóle w niczym nie przeszkadza. To nawet pomaga, bo kocham parter i fajnie się dusi klatą. No szczerze, ja się trochę tego boję właśnie, tego duszenia klatą, bo jak jakieś klincze wchodzą... No, masz no to, czego się bać. No to może być będzie dosiad. Ale to udusiłaś kogoś, swoją klatą na treningu? Jeszcze nie, ale znaczy duszone osoby na sparingach już były. Ale sama wspominasz w wywiadach, że bardzo dużo masz tych operacji plastycznych. Miałam. Wyszłam z tego. Nie chcę do tego wracać. Zrzuciłam 11 kilo teraz, żeby z tobą się bić, bo byłam dużą kobietą, chciałam być duża. Jeszcze mi zostało 5 do naszej wagi. Czuję się w sztosie życia, jestem w formie życia. Także sama mówiłam do wszystkich moich znajomych, że naprawdę cię podziwiam. Jesteś młodziutka dziewczyna, ja mam za sobą potężny... No, wiesz, w tym wieku ma się jakieś tam już, jak się pochodzi z takiego świata, nie innego. Ale co się ma? No, jakby ci powiedzieć, ja mam talent do napierdalania się. Coś nie coś potrafi. Ja się nie chwalę. Okay. Mam talent i się nie chwalę. A z tego co wiem, to łamałaś nogami arbuzy, tak? Na TikToku. Tak, ja właśnie do tego chciałem nawiązać. Udem. Słucham, bo... Nie... Łamałaś nogami arbuzy na TikToku. Zdarzyło się złamać. No to szczerze mówiąc, powiem ci tak. Nabiorę do siebie większego szacunku, jeżeli to zrobisz teraz na wizji. Mogę prosić arbuza? O! Nieźle!
Wiesz co, no nie? Mogę spróbować, ale powiem tak. Ja nie jestem w toku treningowym na siłowni już od ponad pół roku. Ale to nie jest żadne wytłumaczenie. Czyżby arbuz był jakoś nacięty na tym TikToku? Nacięty nie był, ale... A gdzie mam to zrobić? Na środek zapraszamy, tak. Zrobimy zbliżenie kamerą. Nie, powiem Laluna, że jednak faktycznie... Tak zaskoczyłaś, tutaj myślę, że wszystkich zaskoczyłaś. Chodzi o to, że ogólnie nieraz już byłam z facetem, który był na siłowni przypakowany, a taki sportowiec, który wyszedł, malutki chłopczyk, co się napierdala w klatce, w 5 sekund go położył, a więc mówię, siłownia nie przekłada się na klatkę. Jeżeli mi pokażesz, że go giejesz nogami, zwracam ci szacunek. Ja tylko tak dodam, że jest szansa, że go nie zgniotę teraz udami. Ponieważ, no właśnie, nie jestem już od ponad pół roku w toku treningowym na siłowni, a kto trenuje... Ale poczekaj, mogę powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że jak ktoś trenuje na siłowni, to wie, że w pół roku jest mega regres, jeśli chodzi no, o... No słuchaj, ja się dowiedziałam o walce, nie wiem kiedy, miesiąc temu? O walce się dowiedziałaś? Tak, ty też przecież. No ja troszkę... No, a jeżeli jesteś prawdziwym fighterem, to całe życie się napierdalasz, kurde. Ale nie z arbuzami. A no to po co się kozaczysz na TikToku, że go gnieciesz nogami i że masz 2 metry? I że swojego faceta nosisz na baranach, zapraszam. Wiesz co to, żarty? A żarty, no to... Lecimy! No spróbuję, ale... Nie ma problemu, słuchaj, tak nikt się tutaj nie wyzwie, nie okrzyczy, jak nie zgniecisz. Ja po prostu ale chcę zobaczyć. Ale co mi chcesz powiedzieć? Dobra. Chciałam powiedzieć jeszcze, że nie wiem, czy to specjalnie to wybrałaś, czy nie, ale to jest bardzo zbity. A wiesz, dlaczego ci to dałam? Bo arbuz na TikToku był nacięty od spodu. A skąd wiesz, czy był tak nacięty? Tak mi się wydaje. No dobrze, ale... Bo nawet... No tak mi się wydaje. To, że ci się wydaje, to nie znaczy, że był nacięty. No, a ma prawo mi się wydawać, czy nie? No ma prawo. No dobrze, dziewczyny, no, krótka lecimy. Piłka. Robimy test, no, czy nie? No, robimy. Robimy, ale... To może usiądź! Cześć, ja! No właśnie, chciałaś być wyższa ode mnie, ale się nie udało. Też te zajebałam, ty. Może panowie pomogą, bo się lekko ślizga. No ściągnąć spodnie to nie musisz, jesteśmy na Fame MMA, to wiesz. Oj! A może, może chłopak pomoże? Trzecia, ostatnia próba. Yeah! Yeah! Brawo, brawo! Mam nadzieję, że... Widzowie, serduszka na czacie! Serduszka na czacie, widzowie! No! Szacun! Halo? Wow! I to mi się podoba, a nie jakieś kozaczenie. Jakbym mogła tym... Nikola! Zabij to frajerze! Jakbym mogła jakiś ryszniczek poprosić, żeby... Daj nam tego arbuza tu. Bardzo dzięki dziewczyny, zaraz do was wrócimy, ale tak, tymczasem... Ale brawo. Brawo jeszcze raz. Tak, my przechodzimy do kolejnych dziś od naszych kobiet. Laluna, mówiłaś o swoich bójkach ulicznych. Czekaj, sorry, że się przerwę. I nawet mi nie zależy o pasie. Jak możesz tak przerywać, Lalunce? Ale ty, przerwałem dla Huberta. Żartuję. Ale mówię, nawet mi nie zależy o pasie, ale mówię, fajna by to na pewno była walka dla oka. Słucham cię, no jeszcze raz. Proszę. Chciałbym, żebyś więcej powiedziała nam o swoich bójkach to ulicznych. Nie ma czym się chwalić, bo to było tam trochę tego i dlatego... Przepraszam jeszcze raz publicznie moją mamę, że musiała po sądach za mnie latać. Po prostu miałam jakąś taką fajną manię, że lubiłam się napierdalać po ryjach, nie? Jak dużo było tego? Dużo. Później się troszeczkę uspokoiłam, bo stałam się kobietą, starsza i tak dalej, no to też, bo mamą jestem. Mam piękną córkę, która jest na studiach i tak dalej, no ale wróciłam na ring, wróciłam na treningi i poczułam, że to jest to. To jest moja pasja, bo ja za młodego, po prostu mój był trenerem boksu i mnie tam trenował trochę. Później poszłam w świat, wiadomo, interesy i tak dalej. Wróciłam na treningi, gdzie pozdrawiam mój klub, Artnox Wrocław, Artur Gwóźdź, Agnieszka Gwóźdź. Mam wspaniałych trenerów i odkryłam po prostu swój talent z młodzieńczych lat. Kocham się napierdalać, kocham trenować, kocham to. Dziękuję jeszcze raz Fame MMA za danie mi szansy. Nie było łatwo się tu dostać, bo wiem, że od początku ludzie niełatwo mi potrafią zaufać z tego, że wydaje się osobą bardzo pewną siebie. Jestem pewna siebie, ale mam też duże serce.
i mam też duże serce do walki. Nie boję się wyjść, mogę nawet się napierdalać z facetami. O tym przekonamy się w oktagonie. Na razie nie strasz, nie strasz. A ja nie zdradzę, ja słów na wiatr nie rzucam, przekonacie się. Tu weszłam, mam, to chcę pokazać. Mam wiadomość od Nitrozyniaka, na Messengerze dostałem, że też by z tobą wygrał w K1, jak to Żalan. Ma fantazję. Ja ostatnio zostałem przez Araba. Claudia, ostatnio założyłaś OnlyFans. I chciałbym się dowiedzieć, co ty o tym wszystkim myślisz i czy uważasz, że może za rok, za dwa OnlyFans będzie wręcz normą wśród polskich influencerek? Myślę, że jest tak, jak mówisz, że będzie to normą i myślę, że już coraz szybciej idzie to w tym kierunku jakby. No ale zobaczymy. Nie wiem, czy za rok, może za dwa, ale myślę, że prędzej czy później jakby pójdziemy w tą stronę. Dobrze, słuchajcie.